podatki można mnożyć. Dobra, to teraz tak, a propos uczciwości. Ponoć ukradłeś 5 kilo złota. No, tak, to taki jest kłamca już notoryczny, bo już właściwie tylko z kłamstwem się cały czas posługuje samozwańczy prezydent Potocki, nie hrabia, tylko chłop z pochodzenia, co też wykazałem dokumentami. Nawet jego ojciec te dokumenty wypełniał i właśnie takie pochodzenie podał. No cóż, zrobiłem panu Potockiemu proces w trybie wyborczym i wygrałem pierwszą instancję dosyć szybciutko. Sąd zasądził no, zakaz emitowania takiego jego filmiku, gdzie on właśnie mówi, że zdjęcie filmiku. No ale on zaskarżył, miał prawo. Jego adwokat, tak. Poszło to do apelacji, no i tak się to stało, bo on to przeciągał, tam się nie stawił na jedną czy dwie rozprawy, więc to się przedłużało. I dosłownie w czwartek sąd apelacyjny, no, a w niedzielę były wybory, zamiast wyznaczyć rozprawę na piątek i zamknąć ją, no to wyznaczył na poniedziałek. No i sędzia, który tą sprawę w poniedziałek prowadził, no już było po kampanii wyborczej, nie pozostawało mu nic innego, żeby tą sprawę umorzyć. No i umorzył, no, zgodnie z literą prawa. Oczywiście, że zrobiono to celowo. No świństwo takie. Takie świństewko. A pan Potocki teraz opowiada, że wygrał ze mną sprawę, no i że jakieś miliony, mówisz. Panie Potocki, weź się pan pierdoli tą sztachetą wiejską w ten swój pusty łeb, bo będziesz pan miał i tak akt oskarżenia prywatny o te swoje kłamstwa i jeszcze pozew cywilny. Tego nie daruję. I jeszcze to potrwa troszeczkę. Mówię pana językiem. To tyle o panu, wystarczy.